Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, znów prosto z Turcji. Pozwólcie, że dzisiaj zabierzemy Was w miejsce, w które zwykle przyjeżdżają wypoczywać Turcy. Ale i Wy będziecie mile widziani. Jedziemy do Çeşme. Sun up, sun down. I know now. You are the one. I know now. And that, my love, is all there is. And znajdujemy się na głównym deptaku w Çeşme. Zobaczcie, jaki fajny klimat. Çeşme to dosłownie źródło lub fontanna. Nazwa miasta ma pewnie związek ze znajdującymi się w tym rejonie wieloma źródłami wodnymi. W starożytności Çeşme zwało się Cyssus lub Kyssos i w gruncie rzeczy nie miało większego znaczenia. No, może poza faktem, że stanowiło port dla oddalonego 22 km jońskiego miasta Erytrea. Po tej miejscowości jednak nie pozostało wiele oprócz ruin i egzotycznej nazwy. Miałem ochotę podjechać tam tylko po to, żeby powiedzieć, że byłem w Erytrei. Zagładę na miasto sprowadziło trzęsienie ziemi w I wieku. Za to Çeşme przeszło do historii z powodu późniejszych wydarzeń. Pan wyprowadzający lwa na spacer to wielki wezyr Imperium Ottomańskiego. Wielki wezyr, czyli powiedzmy premier. Zanim stał się tak ważną osobistością, przeżył naprawdę wiele. Dzisiaj w tej części portu niewiele się dzieje. Natomiast 5 lipca 1770 roku było tutaj pełno okrętów, spokojnie zacumowanych wojskowych jednostek Imperium Osmańskiego. Caryca Katarzyna Wielka postanowiła jednak posłać je wszystkie na dno. Wojska osmańskie kompletnie nie były na to przygotowane, dlatego też poniosły druzgocącą klęskę. Ocalał praktycznie jeden dowódca i parę okrętów, które mu podlegały. I to właśnie on stał się później wielkim wezyrem. Rosjanie wysłali potężną flotę. W sumie 810 dział, które skierowano na około 70 jednostek zacumowanych w Çeşme. Niewielkie straty ponieśli też Rosjanie. Gdy jeden z tureckich okrętów zaczął płonąć, jego główny maszt runął na rosyjski statek. Spowodowało to pożar dwóch jednostek rosyjskich. Ocalały dowódca, Hasan Pasza, po wydostaniu się ze strefy walk powraca następnego dnia, by wspomóc swoich rodaków. Bitwa trwała wszak 3 dni. Koniec końców on i jego ludzie oddalają się w bezpieczne miejsce, do wybrzeży dzisiejszego Ayvalık. Ale ta część historii następnym razem, bo też jest bardzo ciekawa. Rzecz ciekawa, historycy do dnia dzisiejszego nie wiedzą, dlaczego caryca Katarzyna postanowiła zaatakować akurat Çeşme, bo przecież nie był to jakiś znaczący port. Dookoła jest dużo więcej miejsc, gdzie strategicznie to miałoby sens, jeśli już robić taki wielki napad, to żeby coś zadziałać. Dla Çeşme była to totalna porażka, no ale nie było to znowu jakieś wielkie zwycięstwo dla Rosjan. Tej armaty użyto do zatopienia jednego z statków osmańskich, ale i
statek, na której ona się znajdowała, nie miał wiele szczęścia, bo wyłowiono ją tutaj z dna morskiego. Coś dla miłośników bowlingu. Poziom zaawansowany. Fajnie rozwiązana jest toaleta, akurat przy samych murach, pewnie strażnicy jak tutaj stali, to żeby nie mieli daleko, a jednocześnie, żeby załatwiając potrzebę, mieli widok, podgląd na to, co się dzieje. Zobaczcie, jak to było ogarnięte. Twierdza została wybudowana przez Genueńczyków, którzy obawiali się wizyty nieproszonych gości, piratów lub joannitów z Rodos. Mimo że forteca powstała w XVI wieku, wygląda jak nowa. Lata później sułtan Bejazyd wprowadził nieco udoskonaleń w konstrukcji. W lochach znajdują się eksponaty wydobyte z dna morskiego, amfory, armaty, monety, naczynia szklane i antyczne posągi. Zdecydowanie warto tu wejść, głównie ze względu na widok, bo widać całe miasto z góry i bardzo miłe wrażenie. Za wstęp zapłaciliśmy 14 lir od osoby. Dziecko też. Nieźle, bo monety z Pergamonu są z wężem, czyli bogiem sztuki medycznej. Właśnie tam miał on swoją świątynię. Ciekawe też są Esculap, no nie? Właśnie, ciekawe też są monety z Sardes. Pobliskiego, chyba 80 km stąd jest Sardes. Właśnie tam wprowadzono do obiegu pierwsze na świecie monety. Najpierw wykonywano je z elektrum, czyli stopu złota i srebra, a następnie ze złota, które pozyskiwano z pobliskiej rzeki. A taką monetkę to my mamy. Wykopaliśmy w ogródku w Bułgarii. Normalnie prawie identyko. I ta jest tam z 908 roku, więc całkiem możliwe, że to jest jej kopia. Nieźle. No faktycznie, mamy prawie identyczną, tylko bez tych gwiazdek. Tak, bez tego zdobienia na oku. Tak. Trzynastka. No nie taka stara. Ale wygrzebana z własnego ogródka, własnymi ręcami. O, się nazywa mieć szczęście. Dokładnie. Byliśmy sami w twierdzy. Teraz jest tutaj pół Japonii. A my idziemy teraz jeść dobrego kebaba. Mamy nadzieję, że dobrego. W każdym razie taniego. Jesteśmy zaskoczeni cenami w Czeszmy, bo po 7 lir kebab to jak w Izmirze. Za 7 lir dostaliśmy tutaj tej wielkości kebsa. Bardzo smaczny, małżonka już zjadła, bo dostała wcześniej. Gorąco polecamy zjeść kebsa właśnie tutaj. Na tym placyku w Czeszmy jest to jeden z lepszych, jakie w ogóle jedliśmy w Turcji. Ostatnio tak dobrego szamaliśmy w Stambule, który uchodzi za miejsce z najlepszym street foodem. Oto właśnie ona. Na takim oto placyku, idąc tędy prosto, dojdziecie do Mariny, do centrum. Fajne jest to Czeszmy. Zobaczcie, normalne życie, szkoła, ludzie chodzą sobie na zakupy. Nie jest tak typowo turystycznie. Można zobaczyć, jak wygląda życie w Turcji. Maybe it's just first impressions. Zobaczcie, jak klimatyczne miejsce na herbatkę znaleźliście. Eyes are
Tu się okazało, pan jest ze Spisztofa, jakieś 70 km od Łowęcza. Super. Właśnie tyle, że nie pamiętam porozumieć. O, super. A nie Włochę, nie Bułgarię. Aha. Fünf Tage, hin und zurück. Ok. Mein Pass, bułgarischer Pass und Ausweis. Jednym z punktów obowiązkowych w Czeszmie jest wizyta w marinie. Nawet jeśli nie jesteście fanami łódek, to i tak powinno wam się tutaj spodobać. Klimat jest fantastyczny. Niedawno wybudowano większość obiektów, które tutaj zobaczycie, ale architekci postarali się, aby zachować stary styl domów w Czeszmie, a jednocześnie nadać im współczesną funkcję. Dlatego też zobaczycie tutaj wiele eleganckich sklepów oraz restauracji. Je parle des fois, tu ne m'entends pas. Comme un écho qui s'évapore dans l'univers. Sans retour, tu me laisses sans voix. Cloué, perché dans le vide de cette éternité. Je pleure, je crie, je bois, même parfois. Le regard vide sur les photos des belles années. Je meurs une fois. Je meurs, tu vois pas. Je meurs, tu vois pas. On meurt. Właśnie zobaczyliśmy, że wizyta w marinie nie jest zastrzeżona jedynie dla posiadaczy jachtów. Za 5 zł polskich możecie wypić tutaj kawę po turecku w Burger Kingu za 70 groszy. A za herbatkę zapłacicie 3 zeta. Także przyjemność dostępna dla wszystkich. To jest była cerkiew prawosławna z XIX wieku, ale oczywiście jak Grecy się stąd wynieśli, to cerkiew zaczęła podupadać mocno i się rozsypywać. Całkiem niedawno przeprowadzono porządny remont i w tej chwili jest ona budynkiem świeckim, wykorzystywanym przez władze miasta na różne spotkania z artystami, jakieś małe koncerty, a w tej chwili sprzedają tutaj rękodzieło. Uroczych obiektów w Czeszmie nie brak. Najlepiej jest zgubić się gdzieś w bocznych uliczkach i cieszyć oczy pięknymi budowlami. Polecamy zobaczyć wyjątkowy karawanseraj, w którym to mieści się obecnie hotel. Plaż w pobliżu jest kilka. Jeśli macie do dyspozycji samochód, to bez problemu znajdziecie zaciszny zakątek tylko dla siebie. Do popularnych plaż zawiozą was też dolmusze kursujące co kilka minut z centrum. Powoli kończymy ten odcinek. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że mogliśmy podzielić się naszymi wrażeniami, emocjami z Czeszmie. Podobało się wam? Mamy nadzieję, że tak. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć tutaj w okolicach Morza Egejskiego. Postaramy się tam w wolnym czasie podjechać. Póki co, trzymajcie się ciepło i dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!